Witajcie. Jak najlepiej wykorzystać sobotę, żeby dotankować sobie endorfin? No, możemy się wybrać do lasu, na ryby, na grzyby czy inne rowery. Ale jeśli lubicie motoryzację, cztery kółka i odrobinę rywalizacji, jest całkiem spora szansa, że spodoba się Wam to. Założę się, że gdybym teraz zapytał o Waszą ulubioną rundę w WRC, większość z Was pewnie powiedziałaby, że to Finlandia. Ja też się pod tym podpisuję obiema rękami, bo Finlandia zawsze miała w sobie coś wyjątkowego. Szybkie łuki przez szczyty przejeżdżane w trybie tu, masa hopek i zawsze mocna lista startowa z lokalnymi wymiataczami robiły wrażenie. Jednak, żeby wystartować w fińskim klasyku, oprócz licencji i samego chcenia, potrzebne będzie naprawdę sporo kasy. I tutaj przyszli z pomocą nasi pomysłowi rodacy. Postanowili zrobić własną wersję fińskich OS-ów niedaleko małopolskiego Gdowa. Już od chyba 2016 roku tutaj działamy na tym torze. Z początku to było słabo się rozrastało, ale teraz jak widać po ilości załóg, które do nas przyjeżdżają i opiniach i tym, cieszy się to dość sporym powodzeniem. Mam nadzieję, że to cały czas będzie rosło. Dzisiaj przyglądniemy się trzeciej eliminacji Mistrza Małej Finlandii sezonu 2022. Cykl składa się z 10 rund, aby startować może w zasadzie każdy, kto ma samochód wyposażony w klatkę, do tego pasy, kask i gaśnicę. Nie trzeba mieć nawet prawa jazdy, więc teoretycznie, jeśli tylko dosięgasz pedałów i kierownicy, możesz śmiało próbować swoich sił. Za każdym razem organizator zaskakuje przebiegiem trasy. Są hopki, łuki, nawroty czy nawet water splashy. Nie ma nudy i za kierownicą jest co robić. Tutaj, jak widać, umiejętności troszkę zabrakło, no i został po prostu samochód wprowadzony do sadzawki. Czyli jak prawie raj tysiąca jezior. Dokładnie, no akurat żeśmy trafili w bagno. To może byśmy jeszcze wyjechali. Startujących organizator podzielił na klasy. K1 to auta tylnonapędowe. K2 i K3 to samochody przednionapędowe o pojemnościach odpowiednio do i powyżej 1600 cm3. K4 to czteronapędowe bez turbo i pojemności do 2 litrów, natomiast K5 startują czteronapędowe z silnikami powyżej 2 litrów. Do tego jest klasa Profi, gdzie trafiają samochody z turbo i mocą powyżej 250 koni. Jest jeszcze markowy rajdowy puchar Hondy, gdzie dużo dymu, ale jeszcze więcej pięknej jazdy i walki na ułamki sekund. Zresztą sami zobaczcie. Przed hopą, no i niestety się nie dało ponad. Zeszła pona, tak? Ale macie jakieś zapasy? Mamy, tak. No się, tak? Będziemy walczyć dalej. Świetny jest też kompaktowy charakter zawodów. Wszystko odbywa się w jednym miejscu. Możecie przyjechać razem z rodzinami, odpalić grilla i cieszyć się wspólnie rajdowym piknikiem. Pewnie jesteście ciekawi kosztów takiego polsko-fińskiego ścigania. 300 wpisowe, także to nie jest dużo, myślę. Jak na rajd szutrowy, no po 5 przejazdu 3 km się odcinek, także warunek fajny. Jest super. Jest to naprawdę bardzo dobra frajda. I przede wszystkim uczy zachowania w samochodzie. Słuchaj, tak jak wczoraj wspominałem, udało się złożyć huśtawkę do 22 godziny, także przepustka wczoraj była zrobiona. Dzisiaj można startować spokojnie od rana. Na pewno nie inwestować zbyt dużo w samochód. No, kupić samochodzik takiej średniej półki. Nie jest takiej wysokiej, jak my mamy Lanosa, bo wiadomo. Ale no, na sam początek podstawa, klatka, to co jest wymagane do bezpieczeństwa w zupełności wystarczy. Nie trzeba wiele, żeby się tutaj fajnie po prostu zabawić, pojeździć, nauczyć czegoś. Jak widzicie, jeśli nie macie ambicji do wygrywania generalki, to za naprawdę rozsądne pieniądze możecie się bezpiecznie skonfrontować z konkurencją i przy okazji poprawić skilla w prowadzeniu na szutrze. Nieźle, prawda? Żeby jednak nie było zbyt kolorowo,
Oczywiście, tak jak w każdym innym wydaniu motorsportu, trzeba się liczyć z nieplanowanymi wycieczkami poza drogę. Ale przy takiej konfiguracji trasy, prawie na pewno z każdej przygody wyjdziecie cało. Może oprócz pourywanych kół, czy pogiętych blach. Ale najważniejsze jest tutaj bezpieczeństwo zawodnika i przy tych prędkościach i podjętych środkach ryzyko obrażeń jest naprawdę minimalne. No i nie pozostaje już nic innego, jak poprosić Was o zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki w górę, napiszcie pod spodem komentarz, jeśli się Wam materiał podobał, a myślę, że powinien się podobać, patrząc na to, co te samochody dzisiaj wyprawiały i jakie mieliśmy samochody tutaj. Także dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!